Ja z Krzysztofem dzisiaj planujemy złapać każdy dzień, czyli dzisiejszy dzień, sobota, 4 kwietnia 2009 roku. I pomóc też innym złapać dzień, więc gratulujemy. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. W świecie nie można się obejść bez konkurencji. W tym momencie pan robi nam konkurencję. Myśli, że ma lepszą kamerę, to może wszystko. Podejdźmy. Uwaga. Przepraszam, bo ja widzę, że pani tak nas śledzi. Myślę, że chce pani odpowiedzieć na kilka naszych pytań. No, nie za bardzo, szczerze mówiąc. Nie za bardzo. A czy ja pani się podoba? Nie będę odpowiadać na takie pytania. O, przynajmniej jedna tak odpowiedziała. A czy uważa pani, że palenie nie jest szkodliwe? Czy uważa pani, że są to kłamstwa? Czy uważa pani, że kłamstwa są mity na temat globalnego ocieplenia? Dziękuję bardzo. Tak samo drogą teraz widzimy Erosa Ramazzotti. Do tego gościa podejść, ale to... No bo zdaje się, że świeci pani taką aurą magiczną. No ale dlaczego? Chcemy porozmawiać o Wielkim Poście i o Wielkim Tygodniu. Jest miliony ludzi. No ale pani może być wyjątkowa. Nie. Bo jest pani. Każdy jest. Ale one tutaj są zajęte, jedzą lody i trudno będzie im odpowiadać. Jak pani sobie nie życzy, no to proszę tego nie robić. Dziękuję. A pan? A pan jest właścicielem tej kamery, to nie będę panu zadawał pytań, bo jeszcze wyjdzie, skąd pan ją ma. Tutaj widzę. O, a teraz tu mam zoomę, sobie pana przybliżam i oddalam. Kojarzy z historyczną stolicą Górnego Śląska i z utrzymaniem polskości, jeśli chodzi o nadodrzański region. W ogóle to miasto jest mi, prawdę powiedziawszy, bardzo dzień dobry znane. Bardzo. Ja mam takie pytanie, czy pan uważa, że przyjedzie autobus? Nie, autobus jest żarty. A co tutaj się mieści? Taksówka. Taksówka, a do czego służyła niegdyś ta konstrukcja? Przystanek do tramwajowy. A następny, a następnie? Potem jest. Następnie była tu kwiaciarnia. Dokładnie. A co mieści się za panem? Kurde. Znaczy nie wiem, znaczy szpanisz. Dziękuję bardzo. A co nasz Eros Ramazzotti? Chodź, zadamy mu pytania. Albo nie. Nie, bo on świetnie wygląda, ten facet. Słucham? Dobrze. Przepraszam, czy zgodzi się pan nam coś zaśpiewać? Nie mam czasu na pana chłop. Dziękuję bardzo. Nie, to nie. Czy wstąpiłby pan do Franciszkanów? No. Aha, to źle, bo ja wstąpiłbym do jezuitów, a jezuici i franciszkanie się nie lubią. Dziękuję bardzo. Pytań?
cześć. Zgodzisz się odpowiedzieć na kilka pytań? Nie? A masz procesor Intela? A prawdę powiedziawszy, osobiście to jestem człowiekiem przyzwyczajonym do prostoty, zrozumiałości, także sztuki teatralne, pewna przenośnia, de facto nie jest dla mnie. Aha, tak. Nie, to dobrze, to miłego czytania. No, miłego czytania. No, a proponuję przeczytać sobie wywiad z wampirem. Dobrze, bardzo chętnie, ale... I hrabię Drakule. Takie dobry wstęp do tego, ale to też ciekawa książka, podobno czyta się w mig. Także myślę, że jakbyśmy wieczorem przyszli, to już by mogła pani nam wszystko opowiedzieć. Dziękuję bardzo, pa, pa. Dzień dobry. Czy zgodzi się pan odpowiedzieć na kilka pytań? Tak, słucham. Odnośnie kryzysu gospodarczego, co może pan powiedzieć na ten temat? No wie pan, ja specjalnie się tym nie zajmuję. Mam takie pytanie do pana. Czy uważa pan, że Opole naprawdę jest stolicą polskiej piosenki? Widzimy przecież, że słucha pan radia. Tak, dobrze. I co pan myśli na temat właśnie Opola jako stolicy polskiej piosenki? To jest piękne miasto, może panie Opole. Mieszkam tu 45 roku. Jaki był pierwszy mężczyzna? Adam. Jakie pierwsze słowa radio Adama powiedziała? Nie wiem. Ale mi chuj dogodził. Ja nie lubię tego mówić. Ja, proszę panów, skończyłem Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Byłem dyrektorem teatru w Warszawie. A teraz na starość, no, jestem niczym. Przyszedłem, usiadłem trochę, żeby trochę słońca. Spożywana. Ja przyjechałem do Opola 20 lat temu i się zakochałem w tym Opolu. Jest to miasteczko bardzo spokojne, miłe, sympatyczne, dobrze są tutaj ludzie. No, zaadoptowałem się świetnie, ale choć życie mi się nie powiodło, bo miałem różne takie wyłomy w życiu. No ale kocham Opolę. Jaki byłby ten świat bez kobiet i bez piesków? O, widzisz pan, to jest mój przyjaciel. To pana pies? Mój pies. A jak się bawi? Łatka, bo ma taką łatkę, żeby ona się nie zajmie. Łatkę, taki pies. Można, można. Pogłaskuj. Witaj, łatka. Ile ma lat? 10. Czym jest dla pana teatr? Co? Czym jest dla pana teatr? A proszę pana, wszystkim. Był, no bo teraz to takie... Raz coś tam jest, raz nie jest, różnie to bywa. Różne problemy, ale myślę, że może się mi uda, jakoś zacznę, bo ja nawet butu włożyć nie mogę. Pan się bardziej czuje warszawiakiem, czy bardziej opolaninem? Bardziej opolaninem. Ja się tak przyzwyczaiłem. Super. Przyzwyczaiłem się do Opola, a pochodzę z Warszawy. Tak, tak, tak. Dnia powolnego panowie powiedziano jedno. Będziesz wiedział za mało, za durnia cię uznają. Będziesz wiedział, że dużo stanie się niebezpieczny. Czyli krótko mówiąc, wiesz tyle i tyle. Co ja zrobiłem? Może nie powinienem zrobić. Stałem, bo kazano włożyć mundur. No. Ja włożyłem mundur. Gonili za mną samochodem, ale nie dogonili, bo jeszcze dobrze wtedy biegałem. Różne rzeczy. Część była przyzwoita, a część taka. Wyobrażacie sobie, że ja idę w mundurze, a samochody za mną. To ja raz, dwa, ja dobrze biegałem, a nie tak jak teraz. No więc się urwałem, zrzuciłem mundur, tego powiedziałem, odpieprzcie się ode mnie i dajcie mi święty spokój. A co pan jeszcze nam powie? No co się boisz? Ja nie jestem bardzo... Nie, ja po prostu chodzi o to, żebym pana miał całego w kadrze. Dobrze. Co jest najcenniejsze na świecie? Nie wiem. Życie. Później kielich. A w ostateczności kobieta.